Hello, witajcie w kolejnej odsłonie projektu Denko na moim kanale. Od początku tego roku staram się ten filmik wgrywać regularnie, co 2 miesiące i na razie wychodzi mi to naprawdę całkiem dobrze, więc myślę, że dobiję tych 12 miesięcy i pojawi się 6 projektów Denko w tym roku i w przyszłym roku myślę, że też będę praktykowała taki właśnie harmonogram. Okej, ostatni projekt Denko miał miejsce kiedy? W sierpniu. W sierpniu 2 miesiące minęły, zapraszam Was na kolejny. Zaczniemy od kremu do twarzy na dzień, ponieważ tutaj muszę powiedzieć kilka słów a propos sprostowania pewnych informacji, które powiedziałam w zeszłym filmiku. Kiedy omawiałam krem do twarzy z firmy Celia, który jest przeznaczony zarówno na dzień, jak i na noc, powiedziałam Wam, że jest on używany przeze mnie na noc, ponieważ mam mnóstwo kremów na dzień, dlatego wybrałam taką właśnie formę z jego korzystania. I co się okazało? Kiedy wykończyłam krem do twarzy z firmy Dermedic Hydra Intu, sięgnęłam do mojej kolekcji zapasów, gdzie byłam święcie przekonana, że mam jeszcze kremy do twarzy na dzień. Okazało się, że zostały mi tylko i wyłącznie kremy na noc, więc teraz zaszła mała zmiana. Krem z Celi jest używany przeze mnie na dzień, a na noc wyciągnęłam sobie krem z ziaj z kwasem migdałowym, bo tak jak już Wam kiedyś wspominałam, chcę trochę tych czynników, tych kwasów właśnie, składników wdrożyć w pielęgnację, więc tak, Celia będzie na dzień, a ziaja będzie na noc. Więc tak, wracając do tematu, ponieważ to sprostowanie chyba trwało dosyć długo. Krem do twarzy Dermedic Hydra Intu. Przyjemny krem, bardzo ładnie pachnący. Długo go dosyć miałam, nawilżał mi skórę, przyjemnie mi się go używało, rozbudzał mnie z samego rana. Ja bardzo lubię, jak kremy mają taki ładny, delikatny zapach, ponieważ rano to mnie po prostu pobudza. Jakoś inaczej się czuję i no po prostu to lubię. Także bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o kremy do twarzy. Kolejny zdenkowany to jest krem z firmy Pharmaceri z 5% roztworem kwasu migdałowego na noc. Jest to pierwszy stopień złuszczenia. To jest w ogóle pierwszy kosmetyk z kwasem, z jakim ja mam do czynienia. I powiem Wam, że on mi... Mam nadzieję, że to on, ponieważ nic innego nie zmieniałam w mojej pielęgnacji. Pomógł mi pozbyć się takich krostek, które mi wyskakiwały pod skórą. One nie były widoczne aż tak, ale kiedy ja myłam twarz, po prostu one doprowadzały mnie do białej gorączki, do szaleństwa, ponieważ wiedziałam, że one tam są. Kiedy zaczęłam używać tego kosmetyku, one mi gdzieś tam zaczęły znikać i właśnie tak jak powiedziałam, nie zmieniłam żadnej pielęgnacji, jeżeli chodzi o inne kosmetyki. Zwykle używam tego samego i jak zaczęłam używać tego, one mi zniknęły, więc coś w tym jest. Zapach bardzo dziwny, bardziej powiedziałabym zapach przypominający mi lek, a nie krem, ale działał, pomógł mi właśnie pozbyć się tych krostek, więc jestem zadowolona, że go miałam. Nadal pozostajemy w pielęgnacji twarzy. Tutaj wykończyłam żel peelingujący z firmy AA z awokado i z olejkiem babasu. Powiem Wam, że on aż takiego peelingu na mojej twarzy nie wykonywał. Ja wolę używać na mojej twarzy czegoś takiego bardziej konkretnego, zbitego, o większej strukturze, więc takie właśnie delikatne ścieranie nie satysfakcjonuje mnie w jakiś sposób, ale jeżeli miałam, przyjemnie mi się go używało, nie ściągał mi mojej skóry, więc zużyłam. Wykończyłam także szampon do włosów z firmy Altera i to jest ogólnie drugi szampon z tej firmy, który miałam i ten akurat jest z olejkiem jojoba i z migdałami i powiem Wam, one mi niestety, ale nie podchodzą. Ja lubię, jak ten szampon się pieni, ja lubię, kiedy mam mnóstwo tego produktu na włosach i czuję, że one są myte. Tutaj natomiast no, te produkty, drugie już opakowanie nie dało rady z tym, nie sprostało moim wymaganiom, było bardzo, bardzo mało wydajne, bo musiałam naprawdę bardzo dużo wyciskać tego szamponu na rękę, żeby poczuć, żeby ta piana powstała, więc no tutaj on się za bardzo nie popisał i ja wiem, że Altera ma swoich zwolenników, są to kosmetyki wegańskie, ja weganką nie jestem, tak jak powiedziałam, ja chcę czegoś innego od kosmetyku, więc tutaj po prostu szampon się nie popisał. Opakowanie kremu do rąk, który stał u mnie na biurku, on także chyba wylądował w jednym z moich ulubieńców, o ile się nie mylę. Jak wiecie, u mnie na biurku zawsze stoi krem do rąk, bo coś jest z wodą, ja mam wiecznie przesuszone ręce, kiedy wychodzę z łazienki, z ubikacji u nas, w pracy. No coś tam jest nie tak. W domu tego nie mam, nie muszę tych rąk, nie wiadomo jak nawilżać, ale w pracy to jest po prostu must have. Ja jestem chora, jeżeli nie mam czegoś do nawilżania moich dłoni.
Dalej mamy puste opakowanie po chusteczkach dla dzieci. Jak wiecie, ja je miałam ze sobą na Majorce. Bardzo fajnie mi służyły w odświeżaniu się, w przecieraniu twarzy, w wycieraniu dłoni, w ogóle w czymkolwiek innym. One zawsze były w mojej torbie plażowej, więc wymęczyłam. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli jedziecie gdzieś na wakacje, gdzie będzie gorąco, z jakiejkolwiek firmy takie chusteczki naprawdę są bardzo, bardzo przydatne. Odżywka do włosów, a właściwie jej brak. Sama butelka po odżywce z jabłkiem z firmy Sainsbury, kupiona, wyprodukowana dla Sainsbury'ego. Także ta odżywka była ze mną na Majorce, jeżeli chodzi o kąpiel w jakiejś słonej wodzie, słuchajcie, bez żadnej odżywki, ani róż, w ogóle cokolwiek robić. Woda słona strasznie niszczy włosy, one są matowe, one są praktycznie jak siano, jak słoma. Dla mnie więc odżywka była czymś na pierwszym miejscu, co musiałam ze sobą wziąć. Nie brałam całej butli, przelałam sobie część jej do takiej małej buteleczki, a resztę zużyłam sobie w domu. Przyjemny produkt, jak za tą cenę, nie mogę narzekać, bardzo fajnie. Pachnie, przypomina mi moje pierwsze lata spędzone tutaj w Anglii, ponieważ właśnie jej używałam. Także to jest to. Kolejne puste opakowanie to jest... popatrzcie, tutaj jeszcze jest trochę. Czaruję was, czaruję, ale powiedzmy, że zaliczymy to do pustaków. Był to olejek z mango z firmy The Body Shop i także to był produkt, który był ze mną na Majorce. Dosyć tłusta butelka, on mi się wylał kilka razy i teraz, kurczę, właśnie jest... sobie nawilżę jeszcze dłonie, tłusta. Fajny produkt, fajnie nawilżał, przepięknie pachniał, nic dodać, nic ująć. Ja go miałam za darmo, wykorzystałam, czy do niego wrócę, nie wiem, ale bardzo fajna rzecz, jak miałam, wykorzystałam. Dalej, antyperspirant Rexona w Anglii Show. Jedna z moich ulubionych, chociaż, jak wiecie, jeżeli oglądaliście moje hole z Polski, kupiłam sobie antyperspirant z firmy Fa, który bardzo mnie zaskoczył, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i kto wie, czy nie zdetronizuje tego właśnie króla z mojej listy ulubieńców, jeżeli chodzi o antyperspiranty i dezodoranty, bo bardzo fajnie mi się go używa. Fa zresztą także wylądował w moich ulubieńcach, więc tak, to jest kolejny zdenkowany. Perfumy następne lecą do... pustaków, DKNY Pure, miałam je bardzo długo. Oj, przepiękny zapach, naprawdę letni, nie powiedziałabym, że na zimę, więc w sumie cieszę się, że je teraz zużyłam, bo nie będę na nie patrzyła i płakała, że jeszcze je mam i no w zimie raczej nie mogę ich zużyć i musiałyby stać i czekać na kolejny swój moment. Bardzo ładny zapach, bardzo taki świeży, tak jak sama nazwa wskazuje, pure, czyli czystość, łagodność. Bardzo rzadko mi się zdarza, powiem wam, żebym wracała do perfum, bo jest tyle innych zapachów na rynku, że zawsze sobie coś innego wymarzę, zawsze sobie coś innego wybiorę. I jeżeli wrócę do danego zapachu, to znaczy, że to jest naprawdę coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. I DKNY Pure jest jednym z tych zapachów, ponieważ to jest moja druga buteleczka, też 50 miałam wcześniej, więc... tak, to jest po prostu zapach, który lubię i kto wie, czy w przyszłości nie kupię sobie go ponownie na właśnie taki okres wiosenno-letni. Ale jak widzicie, nadal trzymam się za słowo, trzymam danego słowa i wykorzystuję moje perfumy, które mam. 2 lata temu pokazywałam wam, że miałam ich 25, a teraz mam 1, 2, 3, 4, 5. No niedawno kupiłam sobie Hugo Bossa, ale to był prezent urodzinowy, więc to można pominąć. Na święta chcę kupić sobie zapach z Jo Malone, kosztuje ponad 100 funtów, Boże, ile to jest pieniędzy, ale zapach jest niesamowity. Jeżeli mieliście okazję wąchać zapachy z Jo Malone, wiecie, że one są bardzo unikatowe, niespotykane, kombinacje zapachowe są no tak dobierane, że dostajecie szało, to jest coś naprawdę niebywałego. Jak ja tam wejdę do tego sklepu i zaczynam wszystko wąchać i czytać te kombinacje zapachowe, czytać opisy, to jest, no, dla mnie to jest kosmos, ponieważ nic takiego nie znajdziecie w drogerii kosmetycznej i no, po prostu to jest Jo Malone, no, co tu dużo mówić. I na zakończenie coś z kolorówki. Kosmetyki kolorowe rzadko przewijają się przez filmiki, ponieważ one starczają nam na dłużej, tak jak na przykład kredki do oczu, cienie, chyba nigdy w życiu wam cienia nie pokazywałam. Tak czy nie? Nie przypominam sobie. Jak mi coś po prostu nie pasuje, to ja to wyrzucam. Jeżeli widzę, że cień jest... już się psuje, a jeszcze jest go dużo, to ja nie pokazuję go w projekcie Denka. Może powinnam. Dajcie znać, czy macie ochotę słyszeć także o właśnie cieniach, o takich kosmetykach kolorowych, które starczają na dłużej. Ale wracając do tematu, Lasting Finish z firmy Rimmel. To jest kolorek Soft Beige, bardzo fajny kosmetyk. Ja na jego temat mówiłam więcej w filmiku, gdzie opowiadałam wam o moich ulubionych podkładach z firmy Rimmel, więc on będzie podlinkowany tutaj, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej informacji na temat tego kosmetyku, co o nim sądzę i dlaczego jest on jednym z moich
sztandarowych podkładów, po które sięgam i zawsze mogę mu zaufać, więc to jest wymęczone opakowanie i The Falsies tusz do rzęs, który także przewija się przez moje filmiki, bo co jakiś czas do niego wracam, to jest sprawdzona rzecz. Jeżeli na czymś się potknę, jeżeli zawiodę się na czymś, wiem, że ja zawsze mogę do tego wrócić, tak samo jak The Real z firmy Benefit. To są dwa tusze, które wiem, że nie zawiodą mnie, mogę na nie liczyć w każdej sytuacji, mogę wybudować sobie krycie na tych rzęsach, mogę stworzyć efekt taki dzienny, mogę nałożyć kolejną warstwę i to będzie taki efekt wieczorowy, rzęsy się nie sklejają, są ładnie wyczesane, że chciałam powiedzieć, tusz się nie osypuje, nie zostawia tutaj nam żadnych śladów, nie odbija się, więc za tą cenę naprawdę bardzo fajna rzecz. I to by było tyle w kwestii zdenkowanych przez ostatnie 2 miesiące. Ja wygrałam dzisiaj wyjątkowo ze słońcem, bo jeszcze nie pokazały się w całej swojej krasie, więc nie będę musiała aż tak bardzo kombinować w przerabianiu kolorów w tym filmiku, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo to jest bardzo ciężka rzecz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, proszę zróbcie to, to jest darmowe, nic tutaj nie trzeba płacić, a dla mnie to będzie znaczyło bardzo, bardzo dużo. Na bieżąco, jeżeli chcecie być ze mną, zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe, tutaj linki są na dole podane, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, wstawiam zdjęcia na Instagram, jestem aktywna na Twitterze także. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Buziaki, pa, pa.